czyli przeciwko temu, co dotyczy nas teraz bardzo, bardzo i co interesować powinno każdego z nas bezpośrednio, protest zorganizowała Agrounia Łódź. Dawid Grzegorzewski, przewodniczący, i Krzysztof Piątkowski, wiceprzewodniczący, są teraz razem ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. I to była pierwsza inicjatywa. Tak, no to jest nasz pierwszy protest zorganizowany tutaj w Łodzi, akurat pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości. Chcemy się przeciwstawić właśnie inflacji, wysokim cenom żywności i tym, co się ogólnie dzieje w Polsce i to, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Protest na razie, bynajmniej jak było widać, nie odbił się jakimś takim szerokim zainteresowaniem mieszkańców. My tutaj działamy tak naprawdę od 3 tygodni i to był nasz pierwszy protest i no może zaangażowanie było małe, ale miejmy nadzieję, że na następnych protestach i naszych akcjach będzie tych ludzi więcej. Czy to może oznaczać, że ludzi nie interesuje to, co się dzieje dookoła? Znaczy, ludzi generalnie nie interesuje polityka, ludzie nie chcą się angażować ani społecznie, ani tym bardziej też uczestniczyć w takich akcjach. Duża część społeczeństwa, młodych ludzi przede wszystkim nie chodzi na wybory, nie bierze udziału w głosowaniu i dlatego no, jest w Polsce jak jest, tak? Dlatego Prawo i Sprawiedliwość wygrywa te wybory. Musimy to zmienić i doprowadzić do tego, żeby zmobilizować przede wszystkim młodych ludzi do pójścia na wybory. W takim razie jak powinno to wyglądać? Co powinniśmy zrobić, żeby ci ludzie w jakiś sposób się zaangażowali? Musimy się skupić na młodym społeczeństwie. Wydaje mi się, że dla nas najważniejsze cechy to przede wszystkim dbanie o kobiety. Nie, kobiety nie mogą być wykluczane tak, jak jest to do tej pory. Ja mam pomysły takie, właśnie troszeczkę się z Dawidem nie zgodzę, że ludzie nie uczestniczą. Może nie są zaangażowani aż tak, bo dziś, co byliśmy na tym, zorganizował się nasz protest. Wiemy, że dużo ludzi, które mogły uczestniczyć, po prostu byli fizycznie w pracy. Spotykaliśmy się bardzo takimi, co prawda jednostkowymi, ale pozytywnymi reakcjami przechodniów. I nasz pomysł na tą lepszą sytuację polityczną. Po prostu chcemy, żeby w naszym kraju Polak miał dostęp do polskiego, dobrego, zdrowego jedzenia. Chcemy, żeby większą kontrolą było większe bezpieczeństwo żywności, która jest importowana nie do końca legalnie z Ukrainy i z Federacji Rosyjskiej. Niestety już wiemy, jest to tajemnica policzyna, ale bardzo nagłośniona przez dziennikarzy, że zboże przemysłowe, zboże techniczne, które jest transportowane z Ukrainy do Polski, nagle w dziwny, magiczny sposób staje się zbożem spożywczym i jest to sprzedawane do różnego rodzaju młynów nie odzwierciedla to w ogóle później sytuacji, jak ten pieczywo i wyroby mączne są dużo tańsze. Czyli to bezpieczeństwo żywnościowe jest u was na pierwszym miejscu. Jakie kroki będziecie teraz podejmować tutaj na terenie Łodzi czy też regionu?